Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, starsi kibice na pewno pamiętają. Znakomity przed laty żużlowiec Antoni Woryna. Pierwszy Polak, który stanął na podium indywidualnych Mistrzostw Świata. W ogóle dwukrotnie zdobył brązowy medal indywidualnych Mistrzostw Świata. Ponadto 12-krotny drużynowy mistrz Polski z drużyną Górnika Rowu Rybnik. Dziś już go nie ma z nami, ale ja mam wielką przyjemność porozmawiać z jego wnukiem. Także żużlowcem, reprezentantem Polski, czołowym polskim rajderem Kacper Woryna. Dzień dobry, dzień miło dobry. Mi. Kacper, ty rozumiem, że w twoim przypadku nazwisko zobowiązuje, ale no musisz mi powiedzieć, ty nasiąkałeś tym żużlem, u boku dziadka nie było możliwości, bo ty miałeś 5 lat, gdy dziadek odszedł niestety. Jak to było w twoim przypadku? Dokładnie tak. No, nie miałem tej przyjemności, żeby nasiąknąć od niego tym żużlem tak na dobre. Natomiast właśnie gdy zmarł babcia, przejęła pałeczkę, kupiła mi pierwszą moją mini krosówkę i od tego się zaczęło. Zacząłem wtedy dopiero nasiąkać motosportem. Ale o tym żużlu się cały czas rozmawiało w domu? Nie do końca. No, tak naprawdę średnio co pamiętam z tamtego okresu, ale to będąc już starszym, jeżdżącym na tej krosówce dzieciakiem, już powoli było o tym mowa. Zaczęło się później jazda na minitorze w Chwałowicach i wtedy już coraz bardziej skorupka nasiąkała. Nazwisko to ciężar dla takiego chłopaka, który zaczyna, czy jednak troszeczkę drzwi otwierało? Być może też na pewno był to ciężar dla młodego chłopaka, ale teraz z perspektywy czasu dzisiaj mogę powiedzieć, że pomaga, chociaż no jest do czego dążyć tak naprawdę. W ten sposób mi pomaga, że wiem, że dziadek wiele w tym sporcie osiągnął i moim celem jest to, żeby próbować go dogonić. No tutaj to wielka postać, bo przecież finały indywidualnych Mistrzostw Świata, to co robili z Rowem Górnikiem Rybnik, no to niedościgniony wzór, zawsze czołówka krajowa, indywidualne Mistrzostwa Polski, tych tytułów cała masa. Ty na te pamiątki po dziadku trafiałeś w domu, trafiasz, masz odłożone? Tak, mamy muzeum, jest w piwniczce, wszystko ładnie schowane, także... Tak jak powiedziałem, no, widzę to, wiem ile tych tytułów jest na jego koncie, wiem ile ciężkiej pracy muszę włożyć w to, żeby, tak jak powiedziałem, spróbować chociaż go dogonić, czy osiągnąć jakąś część z tego, co on osiągnął. Ty jesteś następnym już jakby pokoleniem w rodzinie Worynów. Tata nie próbował żużla, nie chciał, a jak było ze zgodą, żeby syn poszedł w ślady dziadka? No to nie było problemu, bardziej miałem problemy z mamą, żeby ją przekonać na początku, natomiast ubłagałem swoje i no pozwoliła mi spełniać marzenia. No i te marzenia teraz faktycznie nabierają takiego kolorytu, bo gdy spojrzeć w rankingi typu najskuteczniejszych zawodników Ekstraligi Żużlowej, jesteś w top 7 Polaków. Bardzo dobre występy, reprezentacja Polski, drużynowe Mistrzostwa Europy w tym roku w Poznaniu. No, wskoczyłeś jakby na wyższe obroty. Po zmianie barw klubowych, wychowanek Rowu Rybnik, teraz w drużynie Zielona Energia Włókniarz Częstochowa. Ale ten poprzedni rok, pierwszy sezon w Częstochowie wcale nie był różowy. No dokładnie, no był bardzo tragiczny, że tak powiem, ten sezon, zwłaszcza początek sezonu. Te problemy ciągnęły się tak naprawdę już od jeszcze wcześniejszego sezonu, moim zdaniem 2020 roku, gdzie też ten sezon nie był kolorowy tak naprawdę i zostając w Ekstralidze chciałem się odbudować, skoczyć na ten level, na który wiem, że potrafię. I od połowy, można powiedzieć, zeszłego sezonu coś znaleźliśmy, poszło wszystko w dobrym kierunku. Przez zimę dołożyliśmy jeszcze cięższej pracy tutaj, zwłaszcza na warsztacie. Chłopaki mocno popracowali nad tym sprzętem i
i są tego efekty. No ale proszę powiedz trochę więcej szczegółów, typu problem tkwił w kwestiach sprzętowych, głowa, przygotowanie, zmiana otoczenia. Myślę, że trochę wszystkiego po trochu tak naprawdę, bo wiadomo, zmiana barw klubowych nigdy nie jest łatwa, a za tym też idzie chęć, ambicja i to, że no, przychodzę do nowego klubu, chcę się pokazać z jak najlepszej strony, dać siebie wszystko, żeby ludzie widzieli, że mi zależy. I to na pewno też gdzieś psychicznie mogło mieć jakieś podłoże, natomiast ja się czuję bardzo mocnym zawodnikiem, jeśli chodzi o psychikę, czy też wytrenowanie i przygotowanie fizyczne do sezonu. Myślę, że też częścią tych problemów było to, że zmieniliśmy tunera i udało nam się dostać do stajni pana Ryszarda Kowalskiego, gdzie no, moim zdaniem lepszego warsztatu, lepszego sprzętu już nie ma na rynku dostępnego po prostu. Trafiliśmy do najlepszego tunera z możliwych. Natomiast to też nie jest tak, że ten silnik się włoży w ramę i pojedzie, tylko też trzeba nad nim popracować, znaleźć ten, się śmiejemy tutaj na warsztacie, punkt G w każdym jednym silniku i dopiero od tego punktu możemy iść w jedną czy w drugą stronę, także trochę nam to zajęło, zanim rozgryźliśmy, o co chodzi w tych silnikach i dopiero kiedy nam się to udało, po wielu ciężkich treningach, wielu nieprzespanych nocach przez mechaników, osiągnęliśmy to, co chcemy, natomiast jeszcze jest zapas, jeszcze chcemy więcej i jeszcze będziemy ciężej pracować, aby ten wynik był jeszcze lepszy. Postać Rafała Lewickiego. Jaką rolę, jak ważną rolę, czy ważną w twoim teamie odgrywa? Skąd pomysł na zatrudnienie właśnie Rafała? Pomysł był spontaniczny tak naprawdę, bo z Rafałem znamy się już wiele lat, chociażby przez to, że zaopatruję się głównie u niego w sklepie w części. Zawsze mogłem liczyć na jego bezinteresowną pomoc, kiedy właśnie miałem te problemy też poniekąd. Pierwszy silnik od pana Ryszarda kupiłem dzięki niemu i który do dzisiaj jedzie tak naprawdę w Szwecji głównie, robi wynik. No i zawsze, tak jak powiedziałem, mogłem na jego rozmowę, pomoc liczyć, kiedy przyjeżdżałem do niego. Mieliśmy bardzo dobry kontakt i no, wiedziałem, że ma zobowiązania w drużynie wrocławskiej po zawieszeniu Artioma. Kiedy skończył mu się kontrakt, postanowiłem wyciągnąć do niego tak jakby pomocną dłoń, bo chciałem, żeby dalej był w parkingu, dalej był w świecie żużlowym, po prostu w środku, w parku maszyn i uznałem, że być może będzie chciał nam pomóc doraźnie w parku maszyn. I zgodził się na całe szczęście i możemy się cieszyć tym, że jest z nami w parku maszyn od szóstej kolejki. Duża pomoc? Bardzo duża pomoc, duża wiedza, bardzo duże doświadczenie i no, na pewno pozwolił nam wskoczyć na jeszcze półkę wyżej. Natomiast to też nie jest tak, że przyszedł i magiczną różdżkę wyciągnął i ten wynik od razu się pojawił. Na pewno mogę powiedzieć, że jest to praca całego teamu i każdy ma bardzo duży wkład w teamie. Jesteśmy takimi puzzlami, które dopiero jak się zbierze do kupy, to dają efekt i zamierzony cel. Gdy selekcjoner reprezentacji Polski Rafał Dobrucki powołuje Kacpra Worynę do reprezentacji Polski i wystawia go do zespołu w drużynowych mistrzostwach Europy, to jest mocny kop dla zawodnika, to jest jakieś takie wewnętrzne umotywowanie. Jak ty to odbierasz? Bardziej odebrałem to jako docenienie tej pracy, jako taka nagroda właśnie za to, że są te wyniki.
Natomiast no, bardziej satysfakcjonowałaby mnie pozycja inna niż rezerwowa. Chociaż miałbym szansę tam wystąpić, gdyby nie to, że ten tor wtedy tam był taki... Był jaki był. Był jaki był, nie ma co dyskutować. Trener chciał mi dać szansę, natomiast wybrał, rozsądnie postąpił, nie wypuszczając mnie tak w ostatnich biegach o śliwkę. Ale tak co, naprawdę już. Nie poradziłbyś sobie? Oczywiście, no wiadomo, że ja jako zawodnik byłem gotowy na to, żeby tam wystąpić i wygrać bieg. Natomiast trener powiedział, że nie, już mamy, pojadą chłopaki, które już wiedzą, gdzie jest jaka dziura i dadzą radę na tym torze pojechać. Także no ja się mogę cieszyć ze złotego medalu bez ubrudzenia motocykla. Ja tylko dodam, że my tutaj dzisiaj jesteśmy w biurze u Kacpra, no oczywiście w warsztacie. Tutaj się odbywa ta najcięższa praca przed zawodami, bo już później zawody to już jest ten efekt, ta śliweczka, ta truskawka, niektórzy żartują. Wiadomo, że ta wisienka na torcie, ze sponsorami oczywiście, ze wszystkimi. Tutaj wszystko wyposażone w jak najlepszym porządku. Jeszcze chciałem zapytać, zanim przejdziemy do tematu włókniarza Częstochowa, jeszcze chciałem zapytać o twoje związki na dzisiaj z macierzystym klubem. Zaglądasz na Gliwicką? Zaglądasz do chłopaków? Macie kontakt? Znaczy ja mam głównie kontakt z rybnickiego klubu, z Grzesiem Zęgotą aktualnie, ponieważ jeździmy wspólnie w jednej drużynie w Szwecji. Także to jest jedyny? To jest jedyny kontakt, ale kibicuję i tyle. To taki powrót na turniej SEK do Rybnika. Coś musiało tam serducho troszeczkę mocniej bić, tętno było wyższe? Tak naprawdę nie, ale na pewno było to fajne uczucie wrócić tutaj na tor i spotkać się z kibicami, którzy tyle lat przychodzili na stadion nam kibicować i na pewno było to inne uczucie, natomiast ja podchodziłem do tych zawodów neutralnie, bardzo na pełnym spokoju, jak zawsze. Natomiast na pewno to fajnie dało się odczuć na prezentacji, kiedy wszyscy kibice, no wiedziałem, że będą nam dopingować jak najmocniej i no to było mega przeżycie. Ja słyszałem taką opinię, że w przypadku Kacpra, w przypadku nazwiska Woryna, ty jesteś śląski synek, chociaż będziesz jeździł gdziekolwiek w innym klubie, to ty zawsze będziesz tu taki rybnicki. Ty będziesz ten nasz, jak to mówią kibice w Rybniku. No i tak chyba to też można odbierać i odczuć. No, dalej tu mieszkam, nic się nie zmieniło, warsztat jest w tym samym miejscu, także no dalej jestem rybnicki. O tym, co tu i teraz, czyli Włókniarz Częstochowa w tym sezonie, jako jedyny zespół pokonaliście dotychczas niepokonanego lidera rozgrywek Motor Lublin. Wielka sztuka, no i piękne widowisko na arena Częstochowa. Tym samym chyba zgłaszacie swój akces, swoje aspiracje do walki o medal, może nawet o drużynowe Mistrzostwo Polski. Jak jest wewnątrz, w drużynie częstochowskich Lwów? Pełen spokój. Tak, myślałem, że jest taka ambicja, jak jeszcze pokonanie lidera. Znaczy to... oczywiście mamy swoje ambicje, natomiast nie podpalamy się tym, że pokonaliśmy lidera, po prostu wykonaliśmy swoją robotę najlepiej jak potrafimy. Ja uważam, że te zawody mogły się dla nas jeszcze lepiej potoczyć i dalej drzemie w nas zapas, natomiast tak naprawdę powiedzmy te miejsce w playoffach już mamy pewne. I myślę, że dopiero kiedy ta zabawa zacznie się od zera właśnie w tych ćwierćfinałach, to będzie najważniejsze to, aby tą pełną moc uwolnić i pokazać dopiero wtedy, na co tak naprawdę nas stać. Wy o tych możliwościach, o tych troszeczkę dalszych planach rozmawiacie w klubie z prezesem Michałem Święcikiem, z władzami klubu, ze sponsorami, że teraz panowie po takim zwycięstwie z Lublinem ciśniemy mocniej jeszcze? Myślę, że nie. Myślę, że każdy z zawodników dokładnie wie, o co chce jechać. Każdy ma też swoje ambicje. Każdy chce jak najlepiej pojechać dla drużyny, natomiast nie ma żadnej presji z klubu, nie ma mowy o tym, żeby ktoś w ogóle narzucał na nas tą presję, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wiemy o co jedziemy, wiemy co chcemy osiągnąć i jedziemy o najwyższe laury i chcemy po prostu, nie potrzebujemy dodatkowej presji, o tak, bo każdy z nas w środku chcę tego najmocniej, nikt nie powie nam, żeby tego chcieć bardziej. Pełne trybuny na stadionie w Częstochowie to też dowód, że jest duży głód na sukces, chyba na sukces żużlowy w mieście pod Jasną Górą. To na pewno. No, wczoraj ten mecz pokazał, że
że kibice też tego chcą i no to naprawdę było niesamowite przeżycie, bo dawno człowiek nie jeździł przy takiej publiczności i no wczoraj było to czuć. Jeżeli już wiemy, że Leon Madsen podpisał nowy kontrakt na kolejne dwa sezony, to rozumiem, że w gabinecie prezesa troszeczkę się dzieje. Kacper Woryna, też już byłeś na rozmowach? Jak to wygląda? Kiedy coś usłyszymy? Ja się skupiam na razie na mojej dotychczasowej pracy, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy po sezonie. Ale jakieś plany ukształtowane, czy jeszcze? Na razie, tak jak powiedziałem, skupiam się na tym, co jest tu i teraz i chcę wykonać swoją pracę jak najlepiej potrafię, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy w przyszłości. Ściskamy kciuki. Teraz jeszcze, Kacper, chciałem zapytać o takie troszeczkę inne twoje zajawki, bo żużel to chyba nie wszystko w twoim życiu, bo słyszę, że i grasz w golfa, i koszykówka, basket gdzieś tam też ma swoje miejsce. Skąd ten basket się wziął, ta najlepsza liga świata NBA? Znaczy, wydaje mi się, że ja ogólnie jestem człowiek wielu zajawek, bo tak naprawdę nie potrafię spędzać wolnego czasu siedząc na krześle cały dzień i zawsze coś muszę sobie znaleźć do roboty. To powiedz coś więcej, jeżeli nie jeszcze koszykówka, golf, co jeszcze? Może coś jeszcze się dowiemy? Piłka nożna, nie wiem, rower, basen tutaj na ogródku też jest, także z psem się lubię pogonić. Wszystkiego po trochu tak naprawdę, ale no zdecydowanie główną część swojego wolnego czasu ostatnimi czasy poświęcamy golfowi. No skąd ten golf? No, tak naprawdę spontaniczny pomysł. W zeszłym roku przejechaliśmy się właśnie z moim menadżerem Piotrkiem na driving do Rybnika, takie miejsce, gdzie się trenuje. I nasz znajomy Łukasz nas przetrenował, no i od tego czasu zaczęliśmy szlifować się na tyle, że teraz już jeździmy praktycznie tylko na pola i relaksujemy się. Mocno wciąga golf? Za mocno. Ale to jest może taka równowaga, tutaj żużel, sport, taki wiadomo z jaką adrenaliną, a tam może wyciszenie, może o to chodzi? Na pewno jest to już wpisane w przedmeczowy rytuał, jest to taka konieczność, że przed każdym jednym meczem muszę jechać na pole, przynajmniej 9 dołków zagrać, bo wiem ile to daje mi relaksu dla głowy i wyciszenia i to jest już wpisane w kalendarz. Chłopaki z twojego teamu, może menadżer też grywają? Z menadżerem, Piotrkiem, tak jak powiedziałem, gramy i zawsze jeździmy wspólnie. To jeszcze zapytam o ligę NBA. Skąd ten temat? No też. Kolekcjonujesz koszulki, tak? Kolekcjonuję koszulki. Udało mi się 3 razy być na meczu mojej ulubionej drużyny Lakersów. Kiedyś się też, czy na WF-ie, czy tak jak w piłkę nożną, tak w koszykówkę też się grało i po prostu człowiek się wciąga w takie rzeczy i też lubię po prostu oglądać, kibicować, grać. Ale do tego stopnia, że nawet gdzieś tam na kombinezonie żużlowym, na kewlarze chyba też tam zaznaczyłem. Tak, jest numer 223, to jest właśnie trójka pod kolor spodenek, wzięta na żywo z jerseya Lakersów, także no kombinezon też w tym roku wyszedł mega kosmicznie, bo też chciałem, żeby właśnie było tak jak ta trójka niepasująca jest do tych czerwonych dwójek, tak samo chciałem, żeby coś było niepasującego w tym kombinezonie i jest cały rękaw właśnie fioletowy, nogawka fioletowa i na plecach mojej trzej idole z świata koszykówki właśnie. Czyli? Kobe,
Kobe Bryant, LeBron James i Michael Jordan. No świetnie, świetnie. A jakie plany jeszcze? Powrót kiedyś tam na za ocean, żeby sobie jakiś mecz zaliczyć? Na pewno chciałbym jeszcze kiedyś się przejechać i zobaczyć parę meczów. No ale tu i teraz masz żużel i tutaj masz teraz wyzwania. Oprócz zmagań ligowych jeszcze jakieś plany takie, co chciałbyś osiągnąć w tym sezonie? Liga szwedzka też układa się bardzo dobrze nam, całej drużynie, idzie wszystko po naszej myśli. Mamy jeszcze dwa finały Mistrzostw Polski indywidualne i na pewno też chciałbym tam kawał dobrego żużla pokazać. Te tory, na których zostaną rozegrane, tobie jakoś odpowiadają? Wiele słów i krytyki, i pochwał w kierunku Rzeszowa, Krosna, dlaczego tam, a nie tam. Jak ty do tego podchodzisz, jak ty to oceniasz? Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Znam lokalizację, wiem, że muszę tam przyjechać na stadion i po prostu pokazać to, na co mnie stać i zaprezentować się na tyle, ile danego dnia będę potrafił. Ja jestem z Wielkopolski, ty jesteś ze Śląska i tak troszeczkę na koniec już zmierzając, ta rozmowa zmierza ku końcowi, chciałem cię teraz sprowokować na taką tą gwarę śląską, żebyś nam tutaj coś powiedział, nie wiem, tak może się powymieniamy, ja, nie wiem, czy zgadnę, czy nie, a może tobie rzucę jakieś takie hasło, tekst Wielkopolski, może będziesz wiedział, o co chodzi. Z Wielkopolski to tylko Pyry i Suez znam, nie? A nie wiem, czy słyszałeś, w Antrejce na Ryczce stoją pyrki w tyczce, no to pyrki już wiesz. Nie, to u nas się mówi w Antreju, na Byfeju stoi szolka tyju. No to podobne. Bimba po wielkopolsku, wiesz co to jest? Nie. To jest pociąg. Bimba, to u nas jest cuk. A rzuć jeszcze coś ze śląskiej gwary? Ja tak naprawdę tej śląskiej gwary już nie praktykuję, także bardzo mało słówek znam, tak jak mówię, no pociąg wiem. A dziewczyna jakoś też była? Frelka, no frelka, no frelkę mam, także no wiem, że mam frelkę. No. Dobrze, bardzo dziękuję. Kawę pijesz? No jak widać. O, no to, cały czas. To tutaj masz od naszego partnera, Kofeina. Próbuj, podobno bardzo dobra, bardzo to dla dziękuję. Ciebie. To jest nasz partner, który nas wspiera w przygotowaniu materiałów żużlowych. Co tydzień na naszym kanale nowe rozmowy z żużlowcami, prezesami, trenerami, całym tym światem żużlowym. Tobie życzymy sukcesu. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, że mogliśmy się tu spotkać. W ogóle, że mogliśmy cię odwiedzić w Rybniku. Także wszystkiego dobrego, Kacper. Bardzo no dziękuję. I sukcesu na koniec sezonu. Drużynowe Mistrzostwo Polski indywidualne. Co sobie zapragniesz? Wielkie dzięki. Wszystkiego pragnę. Bardzo dziękuję. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję za uwagę. Kacper Woryna, żużlowiec klubu Zielona Energia.com, włókniarz Częstochowa. Dziękuję bardzo za uwagę. Bądźcie z nami. Pozdrawiam serdecznie.